Dzień dobry, jako że mój film z reakcją do tej muzyki sobel fiołkowe Pole został zablokowany, to znaczy nie można go oglądać, to pomyślałem, że po prostu przejrzymy sobie komentarze użytkowników do tego kawałka, który jest naprawdę niesamowity. Ma w sobie coś z magii, coś magicznego. Zresztą sam nadałem ten komentarz dotyczący tej. Tego, tego te, tej muzyki. Naprawdę jestem pod wielkim wrażeniem. Sobla, odkryłem go dość niedawno i dla mnie to jest arcymistrz, jeżeli chodzi o tworzenie muzyki. To jest coś pięknego. Sprawdźmy, może, od najnowszych komentarzy. I większość tu komentarzy raczej obstawiam, że będą pozytywne, ponieważ, no, no co zarzucić takiemu utworowi? Pewnie już go przesłuchaliście. Niesamowite jest to, jaką Sobel ma różnorodność stylów. O tym mówiłem też na mojej reakcji, że. No Sobel to by odnalazł się nawet w wiodłowaniu moim zdaniem. Naprawdę, on jest tak wszechstronny, tak eee, uzdolniony, że odnalazłby się we wszystkim, moim zdaniem. Widzę w teledysku mocną inspirację do White do Zachodu Słońca. Do zachodu słońca. Naprawdę? Przejrzyjmy to i sprawdźmy. Okej, okay. no eee, chyba styl teledysku... Jest taki troszkę. No, też jest to ulica, jest ciemno. Gdzieś tam widać ten samochód. Więc być może, być może jest to jakieś nawiązanie, inspiracja. Kocham wszystkie piosenki so, Sobela. Są za, 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 za. Fiołkowe pole. Jeszcze nie słyszałam, ale już jest Koks. No, te, najlepsze są ci, te osoby, co właśnie nie przesłuchają, ale już mówią Koks, ale to podkreśla, że. Naprawdę kawałki, naprawdę Sobel ma fanów i myślę, że nie bez przesady. Jezus, to jest totalne. Chyba zamówię preorder. Ta piosenka będzie hitem, ale nie w moich klimatach. Obstawiam, że tak. Na moje klimaty myślę, że też tak. Słuchacz, powiem tak, że jest to przepiękne. Słuchasz tego i od razu zaczynasz się śmiać. No jest przyjemniej i cieplej na sercu, na pewno. Mi się wydaje, czy to sama droga, na której, ta sama droga, na której White nagrywał do zachodu słońca. Zobaczcie, kolejna osoba to zauważyła. Ciekawe, czy jest to prawda. Wielu artystów może ci pozazdrościć umiejętności, jak i talentu, nie mówiąc wyłącznie, nie mówię wyłącznie o polskich, ale też zagranicznych. Jestem, prze, jesteś przekotem na skalę światową. Pieniądze, zero przekleństwa, zero kobiety, zero przekaz 100%. Padłam na Ciebie kiedyś po przesłuchaniu każdego dnia. W jakim ja byłam ciężkim szoku, jak po researchu się okazało, że robisz głównie rap. Tą piosenką i nutą każdego dnia zaskarbiasz sobie słuchaczy mojego pokroju. Ba! Ja zaczynam lubić rap dzięki Tobie. Masz w sobie paletę barw, paletę emocji. Jesteś pięknym wewnętrznie człowiekiem. Jesteś alegorią życia. Dziękuję Ci za Twoją twórczość naprawdę. Esencją pełnego artysty jest fakt dojścia do ludzi z pogranicza wielu gatunków muzycznych. Ty się w to, to wpisujesz w 100%, mistrzu. Mega utalentowany. Nie przestawaj. Jeju, jaki komentarz. Wow. Naprawdę. Szybki, krótki kawałek, a tak przyjemnie się go słucha. Widać, że jest zrobione na. Eee. Czy ja wiem? Czy ja wiem, że tak jest? Nie wiem. Mi się wydaje, że. No nie było jakichś wybitnych tam scen i tak dalej. ta jest też w cenie. Trochę takie podsiadło, trochę taki podsiadło, tak, by the way. Okej. Okay. Tu są osoby, które wiedzą, że niedługo to będzie lecieć w radio. Na pewno jestem też przekonany o tym. Słuchajcie, no, komentarze w większości pozytywne. No, nie znalazłem żadnego negatywnego komentarzu, więc nie w większości 100% mogę zaryzykować. Trzymajcie się zdrowo, a wy jak oceniacie ten kawałek? Do zobaczenia.